Thank you.
zapraszam serdecznie. Będzie przeboje słowo na niedzielę. Proszę Państwa, zapraszamy na pierwszą wystawę w 2019 roku. Wystawę znowu jednego z malarzy zapomnianych. Malarzy, który przeleżał na półkach, przeleżał, jego obrazy graficzne są zgromadzone w różnych miejscach, ale są niepokazywane. To po pierwsze. Na zdjęciu pierwszym w katalogu jest właśnie sytuacja bardzo popularna dla tego rodzaju malarstwa, tych rodzaju artystów. Jest to uszkodzony obraz. On wisi w tamtym pokoju między oknami. Porwany, zniszczony, odzyskany i oprawiony. Nabiał nowo swojego życia. I tak jak zakładaliśmy to fundację półtora roku temu, rok, dwa miesiące, już tak było, temu, mówiliśmy, że chcemy przywrócić tych artystów do ponownego życia, do pokazania ich ponownie zupełnie w innym świecie, zupełnie w innym ludziom i po to, żebyśmy mogli powiedzieć i nacieszyć się ich twórczością. Czy komu się to podoba, czy nie, to już jest dyskusyjne, ale jest zupełnie inna niż IKEA, inna niż to, co Państwo możecie nabyć w sklepie i inna, co pokazują telewizory. Pani Agnieszka zrobiła bardzo głęboką przegląd historii Andrzeja Kurkowskiego. Chyba pierwszą osobą jest, która w ogóle dowiedziała się, kiedy umarł. Bo naprawdę we wszystkich katalogach, które Państwo zobaczycie, czy na wszystkich stronach internetowych, jest data urodzenia, daty śmierci nie ma. On ciągle żyje. I bardzo dobrze. A nam się to udało teraz, to jest 25-lecie jego śmierci, rocznicy, to właśnie Pan Kazimierz nam to wytknął, że nie pokazaliśmy tego jako rocznicowy wernisaż. Nie chcemy rocznicowego wernisażu. Chcemy pokazywania go takim, jak możemy go pokazać. Jest to tylko wybór. Zobaczcie Państwo, od świętych, Don Quixotów, różnych scenografii do góry. Oddaję głos Pani Agnieszce, bo ona nie więcej. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie na wystawie prac Andrzeja Kurkowskiego, ilustratora wyobraźni. Ilustrator wyobraźni, co to właściwie oznacza? A tak w ogóle, to kim jest Andrzej Kurkowski? Takie słowa padały, kiedy opowiadałam znajomym o artyście odkrytym niedawno przez Fundację Skarbnica Sztuki. Dopiero kiedy pokazywałam im książki, które ilustrował, wielu osobom przypominały się powieści zdobione przez właśnie jego ilustracje z okresu ich młodości. Muszę Państwu... Ale starszym osobom Pani pokazywała, to widać. No to znaczy, tym osobom się przypominały, bo reszta po prostu nie znała, ale tym osobom się przypominały. Muszę Państwu przyznać, że sama byłam zdziwiona, jak wspaniałe ilustracje znajdowały się jeszcze nie tak dawno, też może trochę jakiś czas temu, ale jeszcze nie aż tak bardzo dawno, niemal w każdej książce. Niesamowicie one wpływały na nasze wyobrażenie o akcji oraz o bohaterach danej powieści, czyli ilustrowały naszą wyobraźnię. Andrzej Kurkowski urodził się w Częstochowie w 1927 roku, jednak większość życia mieszkał i tworzył w Warszawie. Najpierw studiował scenografię w Krakowie, potem grafikę książkową na warszawskiej ASP. Był przede wszystkim wspaniałym rysownikiem, dlatego jego twórczość to w dużej mierze ilustracje, szczególnie do różnego rodzaju książek. I dla dzieci, przygodowych, związanych z tematyką wojenną, a także psychologicznych. Nie zabrakło także ilustracji do największych klasyków literatury światowej, jak Dama Pikowa Aleksandra Puszkina. Miał rzadką umiejętność wczuwania się w stany emocjonalne bohaterów oraz oddawania rysunkiem gatunku danej powieści. Za chwilkę większość z tych książek, które ilustrował, będziecie mogli Państwo sobie obejrzeć tutaj na naszym stoliczku. Andrzej Kurkowski także umieszczał swoje ilustracje w czasopismach, malował obrazy olejne, gwasze, a także znakomite grafiki. Jego zainteresowania to głównie literatura i teatr, dlatego większość prac związana jest
właśnie z tymi dziedzinami. Inspirował się nieprzeciętnymi artystami, takimi jak Witold Wojtkiewicz, czy Bruno Schulz. Mają też tendencję do mieszania świata rzeczywistego z tym nierzeczywistym, z duchowym, także oddawania sztuki w sposób groteskowy. Dlatego niektóre z prac Kurkowskiego są mroczne i nasycone erotyzmem. Andrzej Kurkowski wiele wystawiał, głównie w Polsce, ale zdarzały się także wystawy w Niemczech i w Norwegii. Uczestniczył także w wydarzeniach artystycznych, głównie związanych z rysunkiem i z grafiką. Dzisiejsza wystawa to przekrój, tak jak powiedział pan Paweł, to jest przekrój jego twórczości. Zarówno pod względem techniki, czyli zarówno grafiki, rysunki, pracę z waszem, jak i tematyki. Są tu bohaterzy literacy, jak Don Quixote i Sancho Pancha, bohaterzy historyczni, jak Napoleon, tematyka żydowska, tematyka religijna, a także pejzaże architektoniczne. Andrzej Kurkowski nie miał szczęścia do tej pory wypłynąć na szerokie wody, czy nie szerokie, nie wiem, wody naszego rynku sztuki, dlatego jesteśmy pewni, że warto to zmienić i zapoznać się z jego twórczością oraz biografią, szczególnie, że prezentowane dzisiaj prace to tylko część tego, co posiada w swoich zbiorach Galeria Fundacji Skarbnica Sztuki. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do... Jeszcze jedną z takich sytuacji, które dowiedziałem się niedawno, w rodzinie, w domu na Żoliborzu Andrzeja Kurkowskiego przechowywany był Bruno Schulz. To jest wspomnienia w pamiętnikach Kurkowskiego, jest to opisane. Mam nadzieję, że te pamiętniki kiedyś dostaniemy. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Po francusku. Boję się, te dni nie zdanie boli Matejkę.